Legnicki Szpital wyprzedził m.in. takie placówki jak Akademicki Szpital Kliniczny z ulicy Borowskiej we Wrocławiu czy Klinikę Wojskową z Wajgla. Wpływ ma na to dosyć dobry komfort przebywania w szpitalu, czyli no to, że sale są dosyć w dobrym stanie, jeżeli chodzi o komfort samej hospitalizacji. Także też to na pewno uległo w ostatnich latach znacznej poprawie. Remontowane i bardzo dobre są warunki na oddziale chirurgii onkologicznej, bardzo dobre są na oddziale neurochirurgii świeżo wyremontowane, oddział urologii świeżo wyremontowany. Legnicka placówka onkologiczna to drugi ośrodek na Dolnym Śląsku. 52% pacjentów jest leczone przez Dolnośląskie Centrum Onkologii, natomiast do Legnicy trafia co dziesiąty Dolnoślązak. Zasięg wpływów, jeśli mogę tak powiedzieć, na naszego szpitala działa na około 10% populacji Dolnego Śląska, czyli to jest około powyżej 300 tysięcy ludzi. I z tej analizy wynika, że też leczymy około 10% przypadków onkologicznych, co oznacza, że praktycznie wszyscy pacjenci z naszego regionu wybierają nasz szpital. Liczba pacjentów wzrasta z roku na rok, dlatego z pewnością potrzebne będą kolejne inwestycje. Mamy w planach cały czas powstanie. Jedyny właściwie problem, który blokuje nam uruchomienie oddziału onkologii klinicznej, no to jest właściwie problem kadrowy, ponieważ jest znaczny deficyt lekarzy z tą specjalizacją. No ale prowadzimy rozmowy z lekarzami, którzy kończą rezydenturę. Sam proces leczenia cały czas ulega zmianie. Staje się coraz bardziej skomplikowane, coraz bardziej usprzętowione. To już nie jest tak, jak kiedyś, gdy zaczynałem pracę, aby leczyć nowotwory, właściwie wystarczą nóż i odrobina cywilnej odwagi. Teraz musimy mieć dużo sprzętu, musi być zespół specjalistów, psychologów. Onkologia poczyniła ogromny postęp. Przypomnijmy, że w Legnicy onkologia funkcjonuje od 12 lat.